Wrzesień na całe szczęście nie dotyczy tylko i wyłącznie powrotu do szkoły. Warto także sięgnąć po nasze tablety i smartfony, bowiem pojawi się cała masa ciekawych gier, a jest też kilka tytułów, które warto odświeżyć. Pierwszym z tytułów, który trafi do nas już niebawem, jest Dead Effect 2, czyli kontynuacja świetnie przyjętej przez graczy kosmicznej strzelaniny zrealizowanej w konwencji FPS. Za stworzenie dwójki ponownie odpowiada studio Batfly, a my znów trafiamy na pokład statku Meridian, gdzie musimy przetrwać wobec zagrożenia, jakie stanowi załoga pojazdu, która wskutek zarazy przemieniła się w zombie. Czeka na nas masa efektownej zabawy, pełnej dynamicznych wymian ognia i przerażających sytuacji, a wszystko to oprawione efektowną grafiką. Jeśli chcemy pozostać w klimatach zombie, warto z kolei zainteresować się bardzo ciekawą i udaną produkcją studia Madfinger, czyli Unkilled. Tytuł ten zbiera szereg bardzo dobrych ocen i opinii od graczy i całkowicie zasłużenie. To bowiem szalenie efektowna, przeładowana akcją jatka z nieumarłymi w roli głównej, która powinna się spodobać fanom takich produkcji jak chociażby osławiony Dead Trigger. Jeśli chcielibyście odpalić na swoim iPadzie lub iPhone'ie coś intrygującego, to warto zwrócić się w stronę Her Story. To bowiem niesamowicie grywalny i działający bardzo mocno na nasze emocje tytuł, zrealizowany w niecodziennej już konwencji, składa się on bowiem z kilku godzin filmu przedstawiającego przesłuchanie pewnej kobiety, której mąż zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Naszym zadaniem jest rzecz jasna rozwikłanie zagadki, więc czeka na nas cała masa kojarzenia faktów oraz główkowania. Już wkrótce posiadacze urządzeń Apple będą mogli przeżyć fantastyczną przygodę pogrywając Deponię, czyli kapitalną, klasyczną przygodówkę autorstwa studia Dedalic. Ta przepięknie, ręcznie rysowana przygodówka wreszcie zaliczy swój debiut na urządzeniach mobilnych w takiej samej jakości jak kilka lat temu na PC-tach, co zwiastuje oczywisty sukces tego tytułu. Ciekawie zapowiada się także Pixwing, czyli produkcja rodzimego studia Rimpow, które złożone jest z twórców takich gier jak chociażby Anomalii czy This War of Mine. Tutaj mamy jednak do czynienia ze zgoła inną produkcją. To bowiem klasyczna zręcznościówka, która koncentruje się na lataniu i pokonywaniu kolejnych etapów umiejscowionych w przeróżnych, kolorowych lokacjach. Szykuje się bardzo miły przerywnik pomiędzy innymi, bardziej poważnymi produkcjami. Inną polską grą, którą możecie sprawdzić, jest produkcja o intrygującym tytule Red Game Without a Great Name. Produkcja studia iFun for All to ciekawie wyglądająca zręcznościówka, w której obejmujemy kontrolę nad mechanicznym ptaszyskiem. Całość utrzymano w popularnej ostatnio konwencji steampunkowej, a rozgrywka polega na teleportowaniu ptaka w wybrane miejsce za pomocą ślizgnięć palcem po ekranie. Niby nic odkrywczego, ale jakże wciągające. Czymże byłaby jesień w grach bez piłki nożnej? Takie pojęcie nie istnieje, więc już niebawem na nasze smartfony i tablety wkroczy FIFA Mobile, czyli kolejna odsłona doskonale znanej wszystkim piłkarskiej serii autorstwa EA Sports. Rzecz jasna poprawie ulegnie oprawa wizualna, twórcy dorzucą nowe tryby gry, całość zostanie zaś oparta o uwielbianą przez amatorów wirtualnego futbolu karciankę FIFA Ultimate Team. Czyli tradycyjnie, lepiej, ładniej i więcej. Jeśli piłka nożna nie dostarcza Wam zbyt wielu emocji, to może lepiej przerzucić się na górskie kolejki? Proponujemy Wam powrót do Roller Coaster Tycoon 3, czyli udanej konwersji świetnej gry ekonomicznej, w której zajmujemy się stworzeniem własnego parku rozrywki składającego się z wielu kolejek górskich, karuzel, trampolin i innych szalonych atrakcji. Gra wciągnie Was na długie, długie godziny. To jest pewne. Lubicie odświeżone klasyki? W takim razie proponujemy Wam powrót do roku 1988, bowiem wtedy okazał się Rocket Ranger, który już niebawem trafi do naszych rąk w odświeżonej wersji. Ta kultowa produkcja o człowieku z plecakiem odrzutowym na plecach już niebawem trafi do nas w odnowionej oprawie graficznej i z wciąż tak samo angażującą rozgrywką co niegdyś. Klasyk CinemaWare w zupełnie nowej krasie powinien być strzałem w dziesiątkę. Na sam koniec zostawiliśmy długo oczekiwaną przez graczy produkcję, jaką jest Batman Arkham Underworld. W odróżnieniu od pełnoprawnych odsłon tej serii, tytuł ten będzie rasową strategią, w której jednak to my będziemy atakować Gotham City oraz starać się przechytrzyć Batmana i całą resztę strażników stojących na czele prawa i porządku w tym kultowym dla fanów komiksu mieście.
Będzie ciekawie, będzie taktycznie i, jak obiecują twórcy, będzie również mocno niebanalnie.